Dzień dobry. Witam Państwa ze studia TV w Podkowie Leśnej Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego. W tym sezonie studiujemy ponadczasowe przesłanie wynikające z Księgi Powtórzonego Prawa. A dzisiaj będziemy rozpatrywać zagadnienia związane ze śmiercią i pięknym, chwalebnym zmartwychwstaniem Mojżesza. Chciałbym Państwu przedstawić uczestników dzisiejszej dyskusji. To Błażej, Beata, Zbigniew, a ja mam na imię Zdzisław. Ponieważ będziemy studiować Słowo Boże, chcemy Ducha Świętego zaprosić pośród nas, aby był naszym nauczycielem, doradcą i uprzejmie proszę, aby Błażej pomodlił się z nami. Drogi nasz Panie Boże, dziękujemy Tobie za Twoje Słowo, jakie nam dałeś i za te przykłady i ostrzeżenia, jakie są w nim zawarte. Daj nam, Panie, teraz je zrozumieć, przyjąć do naszego życia i stosować, abyśmy, Panie, prostą drogą podążali do Twojego Królestwa. Udziel nam Ducha Świętego, kiedy będziemy czytać i interpretować te słowa w imieniu Jezusa Chrystusa. Amen. Amen. Z pewnością dzieje Mojżesza są najszerzej przedstawione w Piśmie Świętym i nie sposób czytać Pismo Święte i nie wyrobić sobie jakiegoś osobistego stosunku do postaci, które występują w Piśmie Świętym. Czy moglibyście powiedzieć, jak odbieracie Mojżesza? Z jakimi zdarzeniami, z jakimi cechami kojarzy on wam się najbardziej? Może każdy by wypowiedział się i powiedział, co sądzi o tym bohaterze dzisiejszego naszego studium. Mojżesz jest tym, który zamienił wygody na niewygody. I nawet ta pierwsza ucieczka była spowodowana tym, że chciał już walczyć o tego Izraela. Mimo tego, że mógł spędzić wygodne, piękne życie w Egipcie, to jednak w imię czegoś większego zrezygnował z tego. Mhm. Dla mnie Mojżesz jest wielkim człowiekiem. Kiedy czytam historię narodu izraelskiego i to, jak Mojżesz prowadzi ten naród, jestem pod wielkim wrażeniem. Przede wszystkim jego szczerości przed Bogiem i przed też zwyczajnymi ludźmi. Będziemy dzisiaj studiować ten ostatni fragment życia Mojżesza i to, co mnie też ujęło, to, że Mojżesz nie ukrywał swojego wyroku, który Pan Bóg powiedział do niego i powiedział do Izraelitów, że ponieważ upadł, przypisując sobie całą chwałę, nie wejdzie do ziemi obiecanej. Więc widzimy tutaj tego Mojżesza takiego bardzo pokornego i szczerego. Mm-hmm. A ty, Zbigniew? Nawiązując, Beatko, do tej końcowej myśli, ja zwracam uwagę na ten fragment, w którym Mojżesz jest określony jako człowiek niezwykle pokorny. Ja wyobrażam sobie, że być na czele narodu i dokonywać tak wielkich rzeczy, jak bardzo łatwo przyjąć i zaakceptować i powiedzieć, wcale nie jestem mały, a w Mojżeszu jakby w wielu momentach jego życia, jakby on gdzieś niknie, znika, jest jakby tak niewidoczny. Choć jest cały czas widoczny, ale nigdy nie przypisywał sobie tak za bardzo jakiejś takiej roli, że on ma autorytet, jest nie wiadomo kim. I to jest taka rzecz, która jest trochę przeciwna takiej ludzkiej naturze, takiej skłonności rodzącej się, kiedy mamy po prostu możliwości być gdzieś na piedestale. Tak, tak. Został nazwany najpokorniejszym z ludzi. A dla mnie Mojżesz jest wyjątkową postacią w momencie, gdy mówi mnie wykreśl, a ich zachowaj. On tak kochał swój lud. Lud Boży, ale też on się utożsamiał właśnie z tym ziemskim opiekunem i takie piękne słowa wypowiedział i w tym jest bardzo podobny do Pana Jezusa Chrystusa. Wyobraźcie sobie, jak człowiek umiera, to na koniec mówią kilka słów o nim. Mówią, to był dobry człowiek albo zły człowiek. My omawiając śmierć Mojżesza też powiedzieliśmy takie sumujące zdania, co o nim sądzimy.
Ale przeczytajmy sobie tekst, który jest taką naszą nadzieją uprzedzającą wszystkie zdarzenia, które za chwileczkę będą omawiane. Tekst przewodni, może ktoś przeczyta i skomentuje, uprzejmie proszę. Tymczasem Archanioł Michał, gdy z diabłem wiódł spór i układał się o ciało Mojżesza, nie ośmielił się wypowiedzieć bluźnierczego sądu, lecz rzekł: niech cię Pan potępi. Michał Anioł to oczywiście ten sam Michał Anioł z objawienia 12 rozdziału na przykład, prawda? Interesujące jest właśnie to, że nie wiedzie wielkiej polemiki, tylko robi to, co zamierzył i mówi: niech się Pan zgromi. Proszę bardzo. Bo może wrócimy jeszcze później do tego tekstu, ale na moment wrócę, bo ta rzecz jest ciekawa, niech cię Pan potępi, ale gdzieś to jest, dostrzegam tutaj taką jakby wypowiedź Michała: słuchaj, za tą porażką Mojżesza jesteś, ty stoisz. To nie jest tak, że on jakby tak, gdyby nie pewna okoliczność, gdy będziemy teraz za chwilę mówić o tym, dlaczego do tego doszło, ale w pewnym momencie niech cię Pan zgromi za co? Bo tak naprawdę za te złe, różne rzeczy ktoś odpowiada. Tak. I jakby to jest takie skierowanie jakby uwagi. Pierwotnie i wtórnie, że tak powiem. Bo dosłownie. Zło wywodzi się z niego, a tam na pewno miał swoje niechlubne 5 groszy w zdarzeniu z Mojżeszem. Myślę właśnie o dziele szatana. Ten tekst tekst również jest taki przepełniony nadzieją, że jest ten Michał Archanioł, Jezus Chrystus, który walczy o człowieka i to walczy do samego końca. I z sukcesem. I z sukcesem. To jest piękne. Tak. To jeszcze nie mamy pewnie czasu, ale można by zastanowić się, po co Archaniołowi Michałowi było to ciało Mojżesza, tak? I tu moglibyśmy przypomnieć całą naukę biblijną, która mówi o tym, że nie ma życia poza ciałem, tak? Że nie ma jakiejś duszy, które sobie krążą, ale że faktycznie Bóg, kiedy stworzył istotę żyjącą, to stworzył, dał dech życia w ciało konkretne. No nie mamy tutaj na to czasu, ale jest taki tekst, który pokazuje, że to ciało było też do czegoś potrzebne. No ja myślę, że kwestia jest też taka poczucia tożsamości. Mojżesz wiedział, że zakończył życie na górze Pisga i jest zmartwychwzbudzony w tym samym miejscu. To jest taka, taka psychologiczna kwestia, ale poczucie tożsamości jest niezwykle ważne, prawda? Bo Pan Bóg nie jest zależny od materii. Nie jednego chrześcijanina lwy zjadły, nie jeden gdzieś tam w morzu zginął. Ta materia krąży w przyrodzie. Bóg nie jest uzależniony od materii, ale czytamy o tym, że cmentarze będą miejscem, gdzie ludzie zmartwychwstaną i będą się cieszyć, skakać. No ale to jeszcze za chwileczkę. Omówmy teraz, jak doszło do grzechu Mojżesza. Może powiedzmy, w jakich okolicznościach. Bo nieraz błędy ludzie popełniają na różnych etapach życia. A tutaj Mojżesz jest w jakim momencie? Na pewno to był moment, kiedy Izrael miał być już na granicy ziemi obiecanej. Faktycznie kilka dni marszu i mieli dojść do granic Kanaanu. Więc to jest ten ostatni moment przed tym triumfem wejścia, prawda? Mieli przejść przez ziemię Edomu, która należała, jak wiemy, do potomków Ezawa. I to było ciekawe, jak czytamy w czwartej księdze Mojżeszowej, że Bóg polecił, aby Izraelici, kiedy będą przechodzili przez ziemię Edomu, mieli kupować jedzenie i też kupować wodę. No więc kiedy patrzymy też na całą tą sytuację, widzimy, że Bóg wyraźnie powiedział, że dostarczy i jedzenie, i wodę. I faktycznie ten sygnał miał dać taką chwilę radości i nadziei, że rzeczywiście Pan Bóg zrobił wszystko, żeby Izraelici w ciągu tej podróży mieli zaopatrzenie w postaci manny i w postaci wody, więc wytryskała cały czas ta woda z różnych miejsc, ale brak tej wody teraz miał sygnalizować, że oni już niedługo mają wejść do tej ziemi obiecanej. Niestety nie zdali tej próby,
Zaczęli narzekać, zaczęli szemrać i ten brak zaufania tutaj się okazał. No i niestety Mojżesz i Aaron nie wytrzymali tej próby. Tak. Bywa tak, że ludzie koncentrują się na swoich zadaniach, na swoim posłannictwie cały czas, a jak przychodzi finisz, to już wchodzi takie pewne rozluźnienie, bo zawsze mnie dziwi to, że 10 panien zasnęło przed przyjściem Jezusa Chrystusa. Mojżesz też popełnia błąd życia na finale prawie. Już mają wejść do ziemi obiecanej. Czy moglibyśmy to dokładnie przeczytać, jak to przebiegało? Zbigniew, mógłbym cię uprzejmie prosić? Znaczy, mamy tu jeszcze, bardzo proszę, Księga Liczb, 20 rozdział. W pierwszym miesiącu przyszli synowie izraelscy, cały zbór, na pustynię Syn. Lud zamieszkał w Kadesz, tam umarła Miriam i tam została pogrzebana, lecz zbór nie miał wody. Zebrali się więc przeciw Mojżeszowi, przeciw Aaronowi i kłócił się lud z Mojżeszem, mówiąc: obyśmy to byli pomarli wtedy, gdy nasi bracia pomarli przed Panem. Dlaczego przywiedliście zgromadzenie Pana na pustynię? Czy dlatego, abyśmy tu pomarli, my i nasze bydło? I dlaczego to wyprowadziliście nas z Egiptu? Czy dlatego, że aby nas tu przywieźć na to nędzne miejsce, gdzie nie ma zboża, fig, winorośli, jabłek, granatu, a zwłaszcza nie ma wody do picia? Mojżesz i Aaron odeszli sprzed zgromadzenia, skierowali się ku wejściu do namiotu zgromadzenia, upadli na swoje twarze i wtedy ukazał im się Pan i chwała Pana, i przemówił Pan do Mojżesza tymi słowy: weź laskę i zgromadź zbór, ty, Aaron i twój brat, przemówcie na ich oczach do skały, a ona wypuści z siebie wodę. Tak, takie było polecenie Pana Boga. A Mojżesz jak wykonał właśnie tę czynność? Bardziej byłbyś uprzejmy? No tutaj czytamy w wersecie 9, że Mojżesz wziął laskę z przed oblicza Pana, jak mu Pan rozkazał, czyli nawet zaczął całkiem dobrze. Zgromadził wtedy Mojżesz i Aaron spór przed skałą, czyli też tak jak Pan Bóg kazał, i rzekł do nich: słuchajcie przekorni, czy z tej skały wydobędziemy dla was wodę? I podniósł Mojżesz rękę swoją i uderzył dwa razy swoją laską o skałę. Woda trysnęła, wtedy trysnęła obficie woda i napił się zbór oraz ich bydło. I czasami ludzie mówią: no ja już tak wierzę Panu Bogu, robię generalnie to, co On wymaga, ale tutaj czy Pan Bóg się będzie czepiał takich szczegółów, czy to ważne, który dzień święty, czy ważne, czy jakieś takie nadrobne ustępstwa idę, czy nie. I tutaj widzimy, że w ostateczności Pan Bóg bardzo mocno skarcił Mojżesza w wersecie 12, ponieważ mi nie zaufaliście, aby mnie uwielbić na oczach synów izraelskich, dlatego nie wprowadzicie tego zgromadzenia do ziemi, którą im daję. Także tak dosyć zdecydowanie Pan Bóg potępił. Tak. Zanim omówimy sobie kwestię Mojżesza, to warto też zwrócić uwagę, że ci Izraelczycy, przepraszam, że tak powiem, są irytujący. Oni zawsze odnoszą się do Egiptu. Zawsze do Egiptu. Że w Egipcie to było to, to było to, to było tamto, to jeszcze coś. Egipt jest takim symbolem zeświadczenia, też ateizmu, w ogóle odwrócenia się od Boga. I żeby czasem tak nie było, że my od czasu do czasu mówimy: nie było jak w Egipcie. Nie było jak w Egipcie, prawda? I po 40 latach wędrówki, to nie zna początku. Po 40 latach, po tylu doświadczeniach oni mówią: nie było jak w Egipcie. I Mojżesza to prawdopodobnie bardzo bolało i wyprowadziło go z równowagi. Na czym polegał błąd Mojżesza? Tak gdybyśmy własnymi zdaniami mieli powiedzieć? Tak jak powiedzieliśmy, Izraelici ciągle odwoływali się do Egiptu i Mojżesz w pewnym momencie nie wytrzymał. Wypowiedział te słowa: słuchajcie przekorni, prawda? Prawdopodobnie to był taki ładunek emocji, i można by powiedzieć, że to oskarżenie było poniekąd słuszne. Mhm. Ale nawet prawda nie może być wypowiedziana w gniewie czy w takim uniesieniu, w zdenerwowaniu, w niecierpliwości. A Mojżesz tutaj najwidoczniej przemówił w gniewie. Jego słowa były raczej wyrazem złości niż takiego świętego oburzenia. Mhm. Bo przecież nieraz też były takie sytuacje, kiedy Izraelici szemrali, i to bardzo często, ale Mojżesz stawiał się
za Boga. On nie chciał, żeby Bóg był obrażony, był taki poniżony. A tutaj jest troszeczkę inna sytuacja. Więc Mojżesz w całym tym ciężarze nie wytrzymał. Dobrze. Czy jeszcze jakieś inne aspekty tego błędu byśmy tutaj dostrzegli? Proszę bardzo, Zbigniew. Bo na czym polegał problem? Pan Bóg powiedział, masz powiedzieć. Mojżesz dokonuje, ma słowa, ale w pewnym momencie tam przypisuje sobie, czy my możemy wam, to jest to pytanie, jak gdyby skieruje uwagę na siebie i dokonuje rzeczy, o której Pan Bóg nic nie mówił. Miał laskę, weź laskę, ale nie mówił, że masz uderzyć tak. Raz czy dwa, bo kiedyś, a Mojżesz robi to, co kiedyś zrobił, jakby zapomniał o słowach Pana Boga, którą Pan Bóg powiedział i powiedz do skały. Wydaje się, że to jest żadna różnica, ale jednak w tym wypadku Pan Bóg to zauważył i powiedział, słuchaj, nie uwielbiłeś mnie przed ludem. Tak. Czegoś tam brakowało, tak. Za bardzo skierowałeś uwagę na siebie. I tu jest powiedziane, jakie są konsekwencje tego czynu. Tak. Bardzo dziwne, bardzo mocne, ale że to jest bardzo ważne. Ale słuchajcie, ja zauważyłem, że ja bym Mojżeszowi do pięt nie doszedł. Czy to nie jest delikatne określenie, wy przekorni? Nieraz jak jakiś kierowca zrobi błąd na drodze, to ciekaw jestem, czy tylko padną takie słowa, o ty przekorny. Potrafimy nieraz się zachować w gniewie bardzo nieelegancko. Ja podziwiam Mojżesza, że w gniewie tylko tyle powiedział, aczkolwiek absolutnie zgrzeszył, nie oddał chwały Bogu. Prawda? To jest bardzo istotne. I może jeszcze jeden aspekt wyciągnijmy z tej kwestii. Ale nie należałoby temu Mojżeszowi to wybaczyć. Tylko raz. I no, on jest przywódcą zresztą. Ja myślę, że Pan Bóg mu wybaczył. Podobnie jak nam wybacza wiele grzechów, tak samo i Mojżeszowi wybaczył. Tutaj myślę, że Mojżesz, tak samo jak każdy z nas, może liczyć na łaskę. Tak. Aczkolwiek to nie znaczy, że jeżeli nagrzeszymy, jeżeli będziemy w życiu, nie wiem, taki banalny przykład, łamać zasady zdrowia, to w tym momencie, prosząc Boga o przebaczenie, wszystkie choroby zostaną nam cofnięte, tak? Mhm. Mojżesz, pewne rzeczy czy pewne czyny też mają swoje konsekwencje. Ale sam grzech, myślę, że nie ma takiego grzechu, jakiego, żeby Pan Bóg nie mógł go w stanie wybaczyć. Tak. Jeszcze tak mogę powiedzieć, bo tu jest ten przykład, który w Nowym Testamencie komu wiele dano, to od tego się więcej wymaga, więc jakby Mojżesz jest na czele, on jest wzorem. Później jakbyśmy, jak na pewno Nowy Testament czytałem, jak jest dużo odniesień do Mojżesza, jako przykład, jako ten, który był tym wzorcowym mężem, którego należy naśladować. I Pan Bóg dostrzega pewną rzecz, która wydaje się być tak banalna, tak niewielka, ale mówi, Mojżeszu, nawet tak drobna sprawa pokazuje, że ja jestem bardzo szczegółowy i to jest ważne, żeby słuchać tego, co ja mówię i wypełniać to tak dokładnie, bo jeżeli coś wprowadzasz swojego, zobacz, to jest, nawet nie zdajesz sobie sprawy z konsekwencji, jakie mogłoby to przynieść, gdybym ja teraz nie zareagował. Tak, a ja reaguję wobec wszystkich w równy sposób, prawda? W starożytnych kronikach zawsze królów się wybielało, pokazywało się, jak oni są wspaniali, jak przywódcy są bezbłędni. Tutaj praktycznie księga Hebrajczyków jest pełna przykładów, jak to właśnie ci na samym szczycie popełniali błędy, chyba po to właśnie, żeby ostrzec innych, że, nie ma, że Pan Bóg nie ma względu na osobę. No i dochodzimy do tego momentu, że Mojżesz z woli, z decyzji Bożej umiera na górze, prawda? Czy moglibyśmy scharakteryzować? Przeczytajmy to. 34 rozdział od 1 do 12, a później zastanowimy się nad tym tekstem. Potem wstąpił Mojżesz ze stepów moabskich na górę Nebo, na szczyt Pisga, który jest naprzeciw Jerycha. I Pan pokazał mu całą ziemię od Giladu aż po Dan, cały okręg Naftaliego, ziemię Efraima i Manasesa, całą ziemię judzką aż po Morze Zachodnie, i Negeb, i obwód Doliny Jerycha, miasta Palm, aż po Soar. I rzekł Pan do niego, to jest ziemia, którą poprzysiągłem Abrahamowi, Izaakowi i Jakubowi, mówiąc, Twojemu potomstwu dam ją, pokazałem Ci ją naocznie, lecz do niej nie wejdziesz. I umarł tam Mojżesz, sługa Pana w ziemi moabskiej, zgodnie ze słowem Pana.
i pogrzebał go w dolinie w ziemi moabskiej naprzeciw Bet Peor, a nikt nie zna po dziś dzień jego grobu. A Mojżesz miał 120 lat w chwili swej śmierci, ale wzrok jego nie był przyćmiony i nie ustała jego świeżość. I opłakiwali synowie izraelscy Mojżesza na stepach moabskich przez 30 dni, potem minęły dni płaczu i żałoby po Mojżeszu. Jozue zaś, syn Nuna, był pełen ducha mądrości, gdyż Mojżesz włożył nań swoje ręce. Słuchali go więc synowie izraelscy i postępowali zgodnie z tym, co Pan nakazał przez Mojżesza. I nie powstał już w Izraelu prorok taki jak Mojżesz, z którym by Pan obcował tak bezpośrednio. Przez wszystkie znaki i cuda, dla których posłał go Pan, aby je czynił w ziemi egipskiej nad Faraonem i nad wszystkimi jego sługami i całą jego ziemią, i przez wszystkie przejawy mocy i wszystkie wspaniałe i wielkie czyny, jakich Mojżesz dokonał na oczach całego Izraela. Wyobrażacie sobie ten moment, gdy Mojżesz odchodzi w swoją ostatnią drogę. Na pewno powiedział do całego zgromadzenia, że odchodzi. Może im tam ręką pomachał. W każdym bądź razie wyzwoliło to wielkie emocje wśród tego ludu. Opłakiwali go. Wierzę, że to nie było takie tradycyjne opłakiwanie zwyczajowe, ale oni mieli tą świadomość, że w grzechu Mojżesza jest też ich współudział. Współudział, co nie? Więc chciałoby się powiedzieć, gdyby byli mądrzejsi, to by, gdybyśmy my też byli zawsze tacy przezorni, to nieraz nie wypowiadalibyśmy wobec ludzi słów, które później kładą się cieniem na naszym życiu, prawda? Jest w tej wypowiedzi, w tej historii taka rzecz, która może bulwersować, może niepokoić, być u progu i jego nie przekroczyć. Mm. I ktoś by powiedział, Panie Boże, czy nie za bardzo jesteś surowy, czy nie za bardzo taki... No zobacz, on poświęcił te 80 lat, mówię, prawie całe życie na to, żeby wprowadzić ich, a mu dajesz tylko tą radość, żeby on tylko to zobaczył, ale skosztować w sensie takim fizycznym nie miał możliwości. I to ktoś mógłby powiedzieć, Panie Boże, no czy to jest takie sprawiedliwe? Czy to jest dobre? Czy to był naprawdę dobry wybór? Ale myślę, że ta dalsza część pokaże, że to nie był zły wybór Pana Boga. Tak. Z perspektywy człowieka tak to może wyglądać. Niemniej jednak, kiedy patrzymy z perspektywy nieba i tego, co Bóg uczynił, rzeczywistość wygląda zupełnie inaczej. Mm. Bo Bóg chciał również przekazać bardzo ważną lekcję dla tych, którzy wejdą do ziemi obiecanej, tak, ale również nie zapomniał o Mojżeszu. Pan Bóg jest tak subtelny, ja tak go wielbię za to, bo przecież mógł wyjść i umrzeć. A poprzedziło tą jego śmierć, co? Pokazał mu. I to musiała być szczególna wizja. To nie jest tak, że on tam sięgnął wzrokiem, bo to było nie do ogarnięcia. Pokazał mu piękno ziemi. I to były ostatnie jego obrazy zachwytu nad tą ziemią i odpływa. Tak, tutaj w czwartym wersecie to jest ziemia, którą poprzysiągłem Abrahamowi, Izaakowi, Jakubowi. Jakby Pan Bóg chciał powiedzieć, przypomnieć, że on każdej ze swojej obietnicy, którą składa, że on się wywiąże. Tak. Izrael wyszedł w oznaczonym czasie, dokładnie, ani Bóg się o 10 minut nie pomylił. Pan Bóg swoją wolę przeprowadza i jest wierny, dotrzymuje obietnic swoich. Ale cóż dalej? Bo Zbigniew tak zakończył swoją wypowiedź tak zagadkowo. No, bądź uprzejmy, kontynuuj. Co dalej było? Przez moment mamy okres bardzo długiego milczenia. W zasadzie tam jest ciekawa wzmianka, że nie można było znaleźć miejsca, w którym został pochowany Mojżesz. I podejrzewam, że wiele różnych młodych ludzi szukało, gdzie to jest, gdzie Mojżesz leży. I no, Biblia sprawozdaje, że nie znaleziono. I później mamy bardzo długi okres milczenia. I nagle spotykamy Mojżesza, który wcale nie jest martwy. Bo gdy otwieramy Ewangelię, to dowiadujemy się, że na pewnej górze przemienienia, Pan Jezus zabrał z sobą uczniów. Możemy to przeczytać, jeśli ktoś. Bardzo proszę, to jest Ewangelia Mateusza, 17 rozdział, od 1 po 8 werset.
I oto spotykamy tam Mojżesza. No i dobrze, i przeczytajmy to, uprzejmie proszę, bo żebyśmy właśnie tekstami z Nowego Testamentu wsparli też tą mocną tezę, że Mojżesz został zmartwychwzbudzony. A po 6 dniach bierze z sobą Jezus Piotra i Jakuba i Jana, brata jego, i prowadzi ich na wysoką górę na osobność. I został przemieniony przed nimi i zajaśniało oblicze jego jak słońce, a szaty jego stały się białe jak światło. I oto ukazali się im Mojżesz i Eliasz, którzy z nim rozmawiali. Dzieci Boże nie umierają. Dzieci Boże zasypiają i są bezustannie obecne w pamięci Boga. To jest cudne. I wydawało się, że Pan Bóg ukarał Mojżesza, ale Pan Bóg miał jeszcze dla niego coś lepszego, coś wspaniałego. Czy ktoś chciałby się podzielić jeszcze jakąś refleksją w tej kwestii? Czy śmierć, ten sen wśród ludu Bożego, z czym nam się kojarzy? Powiedzmy kilka słów o tym. To jest coś nadzwyczajnego. Chyba macie za mało przemyśleń o śmierci. Znaczy, Towarzystwo Młode nigdy nie miało takich refleksji, to ja mam troszeczkę więcej na ten temat, wydaje się. Opowiem o takim moim własnym doświadczeniu, chociaż to może będzie powtórzenie. Kiedyś bardzo prosiłem, Panie Boże, jak to jest ze śmiercią? Dosłownie. Pewnego razu wróciłem z pracy, była godzina 16, 17, mówię do żony, słuchaj, kochanie, jestem bardzo zmęczony, położę się na moment spać, w razie czego mnie obudź. Zamknąłem oczy i za chwilę otworzyłem, a żona stała nade mną i mówi do mnie, Zbyszek, jest 8 godzina rano, jedź do pracy. Ale słuchajcie, nigdy nie zdarzyło mi się, że zamknąć oczy i otworzyć. To był tak nieprzemijający moment i w tym momencie taka myśl, Pan Bóg jakby chciał powiedzieć, tak jest ze śmiercią. I zmartwychwstaniem, to nie ma uczucia czasu, po prostu zamykasz i otwierasz. Było to niezwykłe, ja po prostu nie potrafię, bo zawsze, odkąd znam swoje życie, zawsze mam przy jakimś, zanim usnę, myślę, coś rozmyślam, a tu było zamknięcie i otworzenie. Tak. Jeśli mówisz o tym. I Mojżesz znowu zobaczył, w jakim jest otoczeniu, i ten, z którym rozmawiał twarzą w twarz, stoi przy nim. Tak jakby śmierci nie było, słuchajcie, bo Pan go pochował. Wierzę, że opiekunem narodu izraelskiego był Pan Jezus Chrystus. I chwileczkę czasu, tak jak ty to relacjonujesz, minęło. I znowu stoi przy nim i mówi, wstawaj. Cudnie, cudnie, wspaniale. Proszę, Błażej, bo widzę, że chcesz coś powiedzieć. Tutaj nasuwa mi się jedno słowo więzi, tak, że widzimy, że ci ludzie, którzy mają szczególną więź z Panem Bogiem, że ta więź, powiedzmy, gwarantuje, że Pan Bóg o nich nie zapomni i nie pozostawi ich w grobie. Eliasza, Henocha, którzy mieli szczególne więzi z Panem Bogiem, rozmawiali z Nim, chodzili z Nim, Pan Bóg wziął żywo do nieba, i Mojżesza, który też chodził i przez większość życia oglądał Pana Boga, nawet prosił, żeby mu pokazał swoją postać, o Mojżeszu też nie zapomniał. I to jest też chyba taka nadzieja, na pewno jest nasza taka nadzieja, że jeżeli my mamy więź z Panem Bogiem, to nawet jeżeli zaśniemy tak jak Mojżesz, to też kiedyś się z tym Panem Bogiem spotkamy. Ciekawy jestem, czy Mojżesz jeszcze zobaczył tego przeciwnika, który miał inną koncepcję co do dalszego bytowania Mojżesza. Bo przeczytajmy list Judy, 1:9. Tymczasem Archanioł Michał, gdy z diabłem wiódł spór i układał się o ciało Mojżesza, nie ośmielił się wypowiedzieć bluźnierczego sądu, lecz rzekł, niech cię Pan potępi. Tutaj jest zwrócona uwaga na Pana Jezusa Chrystusa, ale ja chciałbym zwrócić uwagę na szatana. A co on tam robił? Po co on tam przyszedł? I z jakiego tytułu wiódł spór? Widzimy choćby w księdze Zachariasza, kiedy stoi przed arcykapłanem Jozue. To nie ten Jozue, który później przejął władzę po Mojżeszu, ale inny. Ale widzimy, że on tam oskarżał arcykapłana Jozuego, który miał brudną szatę, więc domyślamy się, że oskarżał go z powodu grzechów, tego, że każdy człowiek jest grzeszny. No i de facto grzeszny człowiek jest w opozycji przeciwko Panu Bogu i nie należy
Pan Bóg powinien tak samo jak szatana powinien tego człowieka odtrącić. Być może to było tematem sporu. Tak, on argumentował, mówi, to mnie wyrzuciłeś, a tego grzesznika zabierasz. I warto sobie uzmysłowić, że to jest pierwsze zmartwychwstanie przedstawione w Piśmie Świętym. Szatan zetknął się z tym pierwszy raz i zareagował gniewem, że ludzie idą tam, skąd on został wyrzucony. Ale my jesteśmy tam zabrani dzięki łasce przelanej krwi Pana naszego Jezusa Chrystusa. On zapłacił za wszystkie winy Mojżesza i on miał prawo go zmartwychwzbudzić. Proszę bardzo, Zbigniew. Szatan miał oparcie w prawie, bo prawo mówiło bardzo wyraźnie, a zapłatą za grzech jest śmierć. I nagle okazuje się, że staje przed taką sytuacją i mówi, Panie Boże, popatrz, on zasługuje na śmierć, bo zgrzeszył, bo wybrał niewłaściwą drogę. Więc w tym wypadku jakby Mojżesz już nie miał nic do powiedzenia, bo już był bezradny, bo taki był fakt. A jednak w tym momencie, w tej wypowiedzi, niech cię Pan potępi, jest powiedziane jakby, słuchaj, ale za tym grzechem tak naprawdę stoisz ty. Za upadkiem Izraela, za upadkiem wielu ludzi jesteś ty odpowiedzialny, a ja biorę na siebie odpowiedzialność tak. I skutki tego grzechu. Za Adama i Ewę. Tak. Za wszystkie przestępstwa. Ty jesteś współodpowiedzialny. Co nie zmienia faktu, że z tamtego punktu widzenia rzeczywiście ta argumentacja no nie była taka mocna jak w Nowym Testamencie, kiedy to faktycznie ten okup został złożony. Tam to musiało się opierać na Bożym zapewnieniu, że ta ofiara za grzech zostanie złożona dopiero. Tak. No i prawdopodobnie szatan tutaj kwestionował prawo, mówi, bo najpierw złóż ofiarę, a później się rządź. A Pan Bóg pokazał, że jest tak pewien swojej miłości i swojego sukcesu, że Enocha wcześniej wziął, Mojżesza zmartwychwzbudził, Eliasza. Pamiętajmy, że te wszystkie akty były związane z irytacją szatana. Ale Pan Bóg nie patrzy na to. Pan Bóg pamięta o swoich przyjaciołach. To jest cudne. Pan Bóg nasz, kochany, Pan Bóg pamięta o nas i o każdym z was, kochani, będzie pamiętał. Czy my będziemy żywo, czy my żywo spotkamy Pana Jezusa Chrystusa, czy będziemy tam w piaseczku odpoczywać, to Pan Bóg o tobie nie zapomni. Jeżeli ty pamiętasz o Nim dzisiaj i o Jego łasce, o Jego krwi przelanej, o tym, co dla ciebie zrobił, to On nie zapomni o tobie. To jest przecudne przesłanie. Kiedyś rozmawiałem z jedną osobą, która powiedziała, to wy nie wierzycie w życie pozagrobowe? Mówi, to ty nie macie żadnej nadziei chrześcijańskiej? A ja mówię, zlituj się, panie dyrektorze, a cóż to jest za nadzieja, żeby się przesmażać w piekle czy w czyśćcu? My mamy nadzieję zmartwychwstania. To jest nasza nadzieja chrześcijańska. Powiedzmy coś o powszechnym zmartwychwstaniu, które będzie. To może tym sposobem zacznijmy od przeczytania pewnego fragmentu, gdzie Paweł pięknie to rozwija i powiedział, że tę Ewangelię objawił mu sam Jezus Chrystus. Proszę bardzo. No Błażej, ja bardzo proszę. Mi się otworzył list do Tesaloniczan, akurat 4 rozdział i tutaj może werset 16, gdyż sam Pan nadany rozkaz na głos Archanioła i trąby Bożej zstąpi z nieba, wtedy najpierw powstaną ci, którzy umarli w Chrystusie. Pięknie. Przeczytajmy jeszcze jeden. Z listu do Koryntian, z pierwszego listu do Koryntian 15, 13, 22. Beatka, tak, mogę cię prosić? Tak, bo jeśli nie ma zmartwychwstania, to i Chrystus nie został wzbudzony. A jeśli Chrystus nie został wzbudzony, wtedy i kazanie nasze daremne, daremna też wasza wiara. Wówczas też byliśmy fałszywymi świadkami Bożymi. To świadczyliśmy o Bogu, że Chrystus wzbudził, którego nie wzbudził, skoro umarli nie bywają wzbudzeni. Jeśli bowiem umarli nie bywają wzbudzeni, to i Chrystus nie został wzbudzony. A jeśli Chrystus nie został wzbudzony, daremna jest wasza wiara. Jesteście jeszcze w swoich grzechach. Zatem i ci, którzy zasnęli w Chrystusie, poginęli. Jeśli tylko w tym życiu pokładamy nadzieję w Chrystusie, jesteśmy ze wszystkich ludzi najbardziej pożałowani godni. A jednak Chrystus został wzbudzony z martwych. Jest pierwiastkiem tych,
którzy zasnęli. Skoro bowiem przyszła przez człowieka śmierć, przez człowieka też przyszło zmartwychwstanie. Albowiem jak w Adamie wszyscy umierają, tak też w Chrystusie wszyscy zostają ożywieni. No i co? Grobowe miny dalej. No, bez nadziei zmartwychwstania nie ma żadnej nadziei. Tak. I chwała Bogu, że Chrystus poniósł tę ofiarę i Bóg zmartwychwstał. Ja patrzę na takie dzieciątka. One, nic im o śmierci nie mówimy, ale wiemy, że są skazane na śmierć. W czasie Powstania Warszawskiego powiedziano, że młodzież była tak bohaterska, bo nie wierzyła w swoją śmierć. Sądząc, że z racji młodości są nieśmiertelni. Kto jest już dojrzały, to już wie, że takie coś jest bardzo realne. Ale najrealniejsze jest to, że jest zmartwychwstanie w Panu naszym Jezusie Chrystusie. Chwała Bogu za to. To jest nasza największa nadzieja. I jeszcze jest druga ta kwestia, którą trzeba mocno podkreślić. Że Pan Bóg swoich przyjaciół nie opuszcza. To jest wspaniałe. A żaden z nich nie był bezgrzeszny. Żaden z nich. Po Adamie i Ewie odziedziczyliśmy grzeszną naturę i sami też dołożyliśmy coś do tego. Ale jest ofiara Jezusa Chrystusa. Jest nasz wykupiciel, odkupiciel, zbawiciel słodki. I dlatego mamy nadzieję na zmartwychwstania. Na zmartwychwstanie. Proszę bardzo. Jest taka piękna wypowiedź w Apokalipsie, która w piękny sposób tak ilustruje. I ja mam klucze śmierci i piekła. Znaczy to jest oczywiście jakby taka przenośnia, ale ja mam dostęp do tego miejsca, które się wydaje być zamkniętym na wieki. Nie, ono nie jest zamknięte na wieki. Ja byłem taki umarły, a oto żyję na wieki wieczne. I to jest cudowne rozwiązanie problemu grzechu. Czy chcielibyście jeszcze jakieś sumujące słowa powiedzieć w tej kwestii? Znaczy, myślę, że współczesny człowiek bardziej zwraca uwagę na współczesność. To jest takie naturalne. Nawet Izraelici, jak patrzymy na to, co robili, to wracali myślami do tego Egiptu, jak mówiliśmy, a nie patrzyli w przyszłość. Nawet w tą, jakby to, co im ziemia obiecywała, jakby nie dostrzegali tego, ale pamiętali, czego nawet nie widzieli. Więc to jest taka ilustracja naszego kierunku spoglądania. Więc to jest bardzo ważne, żebyśmy, kiedy wybieramy jakąś tam drogę życiową, wiedzieć, który kierunek wybrać, który jest właściwy, bo po prostu możemy później pobłądzić. Jak rękę przykładasz do pługa, to musisz patrzeć do przodu. I jeżeli zawarliśmy przymierze z naszym Bogiem, który jest Bogiem przyjaźni, przyjacielskim Bogiem, życzliwym, dobrym, to patrzmy na ten finalny etap naszej podróży, finalny z tej naszej perspektywy, bo zmartwychwstanie rozpoczyna nowy, wspaniały etap życia dzieci Bożych. Izajaszu jest powiedziane, że mój sprawiedliwy sługa, jak zobaczy dzieło swojego życia i śmierci, to dozna pokrzepienia i satysfakcji, że opłacało się. Jak zobaczy malutkie dzieci, które zmartwychwstaną, młodzież, osoby, które były kalekie, głuche, ślepe, chrome, stare, a to wszystko żywe w stanie, żywotne, piękne, wspaniałe. Chwała Bogu za tą nadzieję. I kochani nasi słuchacze, chcemy zamknąć całe nauczanie, całe studium Księgi Powtórzonego Prawa właśnie tym akcentem, że ta część Pisma Świętego zakończyła się nadzieją zmartwychwstania, urzeczywistnioną w Mojżeszu, który był najpokorniejszy z ludzi i który żył w przyjaźni z Bogiem. Życzę wam tego, życzymy wam wszyscy tego z całego serca. Kończąc to studium, pomódlmy się, podziękujmy Bogu za te pełne nadziei fragmenty Pisma Świętego. Uprzejmie proszę, aby Beata się pomodliła z nami. Nasz kochany Boże Ojcze, bardzo dziękujemy za to, że całe to studium zakończyliśmy taką myślą o zmartwychwstaniu, myślą o nadziei,
bo bez tej nadziei zmartwychwstania faktycznie nie byłoby sensu życia. I dziękujemy, Panie Boże, za to, że Ty uczyniłeś wszystko, by dać tą pewność zbawienia dla każdej poszukującej osoby. Dziękujemy za to, że Ty przeszedłeś przez różne próby i cierpienia i możesz dopomóc nam, tym, którzy przechodzą przez cierpienia i przechodzą przez różne próby. Dziękujemy, że Ty jako nasz wódz jesteś tym, który umarł i zmartwychwstał, żeby nam otworzyć bramy niebieskiego Kanaanu. A każdy z nas kroczy tą swoją drogą i chcemy, Panie, być w tym niebieskim Kanaanie razem z Tobą i cieszyć się. I daj, Panie, aby to stało się rzeczywistością dla nas i dla każdego, kto będzie rozmyślał o tym. Dziękujemy raz jeszcze za to, co Ty uczyniłeś i za to, co będziesz czynił dalej. W najdroższym imieniu Jezus. Amen. 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 W dzisiejszym studium zakończyliśmy rozważania nad Księgą Powtórzonego Prawa. Ale w następnym sezonie będziemy rozpatrywać problemy, zagadnienia, wskazania, nadzieje zawarte w liście do Hebrajczyków. I wszystkich naszych słuchaczy uprzejmie prosimy o kontynuację swej obecności na właśnie tych naszych dyskusjach, rozważaniach. Serdecznie zapraszamy.